Młodzi i Czcigodni Bracia w Kapłaństwie z księdzem proboszczem i księdzem prałatem dziekanem. Drodzy siostry i bracia, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy macie za chwilę do tego sakramentu przystąpić. Wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. Szczególnie znaczący jest ten opis życia pierwszego Kościoła w Jerozolimie, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Oto apostołowie Piotr i Jan zostali uwolnieni. Aresztowali ich na rozkaz arcykapłanów strażnicy świątyni. Apostołowie zostali postawieni przed sąd Sanhedrynu i usłyszeli zarzuty. Jakim prawem wy nauczacie? Kto wam dał tę moc uzdrawiania? Kto wam w ogóle na to pozwala? I zabronili im dalej tak postępować. Powiedzieli, że tak nie wolno. I usłyszeli odpowiedź, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Widząc niezłomną postawę Piotra i Jana, arcykapłani uwolnili ich z więzów, wpierw jednak nakazali ich ubiczować. Skazali na chłosty, a potem wypuścili. I Piotr i Jan wrócili do swoich i opowiadali o tym, co się stało. Jakże znamienna była wtedy, jak słyszeliśmy, modlitwa tych pierwszych chrześcijan żyjących w Jerozolimie. Modlitwa skierowana do samego Boga. Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co istnieje. Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami swego sługi Dawida, dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski. Powstali królowie ziemi i książęta, zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. I dalej. Zeszli się rzeczywiście przeciwko Twojemu słudze Jezusowi. I wymieniają z imienia tych, którzy sprzeciwiają się Ewangelii. Herod, Antypas, Poncjusz Piłat, poganie, pokolenia Izraela, więc Żydzi ciągle trwający w okowach Starego Testamentu, razem się sprzysięgli. I wierzący w jednego Boga, i poganie. Przeciwko Jezusowi Chrystusowi. I stąd te prześladowania. I stąd ta pewność, można by było powiedzieć językiem współczesnym, arogancja władzy okazywana apostołom i tym wszystkim, którzy uwierzyli dzięki przepowiadaniu ich, uwierzyli w Ewangelię. Ci, którzy sprzysięgli się przeciwko Jezusowi, czuli swoją potęgę, moc i władzę. I co wobec tego zrobić? Jakże wymowne są dalsze słowa tej modlitwy. Spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego,
Jezusa. Daj nam Twoją moc. Daj nam odwagę. Spraw, byśmy się nie lękali tych, którzy sprzysięgli się przeciwko Jezusowi. Rzecz znamienna właśnie, kiedy skończyła się ta modlitwa, pierwszych członków Kościoła w Jerozolimie, na tym miejscu, jak słyszeliśmy, zadrżała ziemia, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I dzięki temu, to są ostatnie słowa dzisiejszego czytania, dzięki temu odważnie głosili Słowo Boże. Umocnił ich Duch Święty. Przestali się lękać tych wszystkich, którzy sprzysięgli się przeciwko Jezusowi. Uważali, że tak jak to powiedzieli apostołowie wobec Sanhedrynu, bardziej Boga trzeba słuchać, aniżeli ludzi. A Pan Jezus powiedział wyraźnie, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystkiego tego, co wam przykazałem. Słyszeliśmy dzisiaj, na początku tej uroczystości, moi drodzy, słowa przedstawicieli rodziców, kandydatów do bierzmowania. Była mowa o zagrożeniach współczesnych, o lękach, niepokojach, związanych zwłaszcza z przyszłością nie tylko was, drodzy kandydaci do bierzmowania, ale całej młodzieży, która wystawiona jest na ogromną presję współczesnych władców tego świata. Oni także sprzysięgli się przeciwko Jezusowi. I to, co chcą zaprowadzić, ten nowy ład, to program, który jest jednoznacznym przekreśleniem Ewangelii. Głoszeniem życia niejako na opak. I to wszystko w imię poprawności politycznej, tolerancji i wolności. Bo wolność pojmuje się tak, jak znacie to słynne hasło, ukute tuż po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 1991 roku. 30 lat temu. Papież przybył po raz pierwszy do naszej ojczyzny, gdy zaczęły się przemiany 89 roku. Kiedy zaczęto budować nowy ład demokratyczny w Polsce. I Ojciec Święty doskonale wyczuł rozchwianie ówczesne, te dyskusje, te niepokoje. I jego program pielgrzymki był jednoznaczny. Każda stacja, każde miejsce zatrzymania jego, począwszy od Koszalinarz po Wrocław, po Warszawę, była poświęcona rozważaniu jednego przykazania dekalogu. Tych stacji było 10, no więc wszystkie te najważniejsze zasady chrześcijańskiej wiary zostały tam przez papieża raz jeszcze i przypomniane, i raz jeszcze zinterpretowane, odnosząc je do ówczesnej polskiej sytuacji. Przesłanie było jednoznaczne. Bez Boga nie zbuduje się prawdziwego, nowego ładu w naszej ojczyźnie. Bez Boga to jest niemożliwe. Lekceważąc dekalog, niczego się w rzeczywistości dobrego nie zbuduje. Papież w połowie czerwca 1991 roku wrócił do Watykanu, a już na jesień pojawiło się hasło
niezwykle nagłaśniane. Rób ta, co chce ta. Jako slogan wolności. Bo wolność to robienie tego, co się chce. Jakby chciano przekreślić całe przesłanie, całe nauczanie Jana Pawła II zaledwie kilka miesięcy później. Jakby chciano z tego nowego, budującego się, tworzącego ładu w Polsce usunąć Pana Boga. I zdajemy sobie sprawę, drodzy siostry i bracia, że to zmaganie, jak budować, na jakich fundamentach życie ludzkie, to zmaganie duchowe w naszej ojczyźnie trwa po dzień dzisiejszy. I niekiedy przyjmuje wyrazy prawdziwie dramatyczne. Niekiedy jest wyrażany językiem przerażająco wulgarnym i poniżającym godność, zwłaszcza tych, którzy potrafili takie słowa wykrzykiwać na ulicach polskich miast. I może nieraz ogarnąć lęk. Wszyscy, cały świat, tak zwany postępowy, sprzymierzył się przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Co więc robić? Nauka płynąca z tego dzisiejszego pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich jest jednoznaczna. Módlcie się do Boga o to, aby zesłał na swój lud Ducha Świętego, żeby pośród łask Ducha Świętego znalazł się także dar męstwa i odwagi. Powiedzieliście przed chwilą, drogie dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania, dlaczego chcecie przyjąć ten sakrament? By móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. To jakby, moi drodzy, przedłużenie tego, co uczynili pierwsi wyznawcy Chrystusa w Jerozolimie sprzed prawie 2000 lat. Prosić Ducha Świętego, by dał moc, by dał męstwo w głoszeniu Ewangelii, a wraz z nim i mądrość, i umiejętność słowa, i pobożność, i Bożą bojaźń. Wszystkie te wspaniałe dary, które sprawiają, że chrześcijanin rzeczywiście, tak jak mówił Pan Jezus w nocnej rozmowie z Nikodemem, mógł się na nowo urodzić. Nie fizycznie, bo oczywiście to jest niemożliwe, ale żeby się urodził duchowo, przez wodę i Ducha Świętego. Najpierw w sakramencie chrztu, a dalej umocniony jeszcze bardziej w sakramencie bierzmowania. Więc narodźcie się dzisiaj, drogie dziewczęta i chłopcy, na nowo, dla Chrystusa, mocą Ducha Świętego, dla Kościoła, dla waszej dobrej przyszłości, dla radości i dumy z was, waszych rodziców i najbliższych, dla dobra naszej ojczyzny. Otwórzcie się na Ducha Świętego, który daje moc swojemu ludowi. Moc zwycięską, symbolizowaną przez krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jako pamiątkę dzisiejszego wydarzenia właśnie takie krzyże otrzymacie, to znaczy już one wiszą na waszych piersiach, ale za chwilę je poświęcę. Niech wam, moi drodzy, te krzyże przypominają nie tylko ten dzisiejszy wyjątkowy dzień, bo
bierzmowanie przyjmuje się tylko raz w życiu. Ale niech te krzyże mówią o zwycięstwie, do którego jesteście wezwani. Zwycięstwie niełatwym przez trud, przez wyrzeczenia, przez zmaganie. Taka była droga Pana Jezusa do Jego zwycięstwa na krzyżu. Do takiej drogi was wzywa, mówiąc, że trzeba, że każdy uczeń, jeśli chce być Jego uczniem, musi wziąć swój krzyż na siebie. Ale w Duchu Świętym, dając się prowadzić Jego łaskami, odniesiecie zwycięstwo. I oto zwycięstwo dla was. I o tę nadzieję dla Kościoła, którą niesiecie ze sobą. Wszyscy dzisiaj za was zanosimy wspólne błagania i modlitwy do Ducha Świętego.